STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Dobry wieczór Państwu, albo dzień dobry. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Kolejny odcinek Studia Słoneczna. Emil Kamiński, Jaga TV, 4 maja, godzina 19, trochę po 19.30. Moim i Państwa gościem, a w zasadzie pierwszym z moich i Państwa gości dzisiaj jest Brazylijczyk, zawodnik Jagiellonii Białystok, Diego Santos Carioca. Bom dia, Diego. Bom dia. Bon noite. Bon noite. Yeah, it's like a good evening. Okej, okay, w porządku. Szanowni Państwo, oczywiście czekamy na Wasze pytania do Diego, później także do Kuby Lewickiego, który również już czeka na wejście na antenę, ale zanim jeszcze Kuba się pojawi, troszeczkę sobie tutaj porozmawiamy z Diego. Trochę tych pytań było, trochę ich zadawaliście. Widzę, że także są kolejne na czacie, ale wszystko po kolei. First of all, Diego, how are you feeling today? How are you? Yeah, thank you. Good evening for our fans. I feel good. I'm happy to be here in our interview, in our studio. It's first time. Mm-hmm. Okej. Okay. Oczywiście na początku zapytałem Diego, jak się czuje, jak dzisiaj jego nastrój. Powiedział, że dobrze, że się czuje w porządku, że to jest jego pierwszy raz tutaj w studiu. Oczywiście przed początkiem, przed wejściem na antenę mówił, że troszeczkę się stresuje z tego względu, że nie do końca dobrze czuje się w języku angielskim, z czym się osobiście nie zgadzam. Natomiast także dodał, że to będzie jego pierwsza taka rozmowa na żywo dla polskich mediów, dla ogólnie dla polskiej, można powiedzieć, telewizji internetowej. Tak więc, so Diego, I said that it will be your very first time for Polish TV, for Polish media in air. So my first question will be about our last game against Śląsk Wrocław. You took assist for a Mark Gual, who scored for us a goal. It was a very strange game because we were much better than our opponent, but unfortunately we lost 2 points. Yeah, I'm happy for give the assist to Mark, but when we lose these 2 points, is we're not satisfied, and also it's a strange game. But the first half, I think we better than they, and I don't know. Football is data, you know. Like I said in the interview after the game, football is data. If we don't score more than they, we lose or we draw. So now we need to keep focus in the next game. Mm-hmm. Let's see what happened on Saturday. Mm-hmm. Oczywiście zapytałem Diego o ostatni mecz przeciwko Śląskowi Wrocław. Diego stwierdził, że był to dosyć tak dziwny mecz, w którym w pierwszej połowie Jagiellonia wypracowała sobie dosyć wyraźną przewagę nad Śląskiem Wrocław, natomiast udało się zdobyć tylko jedną bramkę. No jak powiedział Diego, piłka nożna to są przede wszystkim detale i detale są takie, że Jagiellonia strzeliła jednego gola, Śląsk Wrocław strzelił także jednego gola. Sam osobiście jest zadowolony z tego, że udało mu się zaliczyć asystę w barwach Jagiellonii Białystok, ale cóż, niestety nie ma 3 punktów i to jest rozczarowujące. No i dodał, że teraz czekamy już tylko na sobotę i na mecze z Wisłą Kraków. So Wisła is now the first team in the red zone, in the relegation zone. And do you expect that this game in Kraków will be for Wisła the last chance to leave this red zone? And do you expect that Wisła will play very aggressive with very big determination? Yeah, it will be a difficult game because they are in the red zone. We are close to the red zone, so we need to
to come to this game in maximum focus, because they will come to win, and we need to go to win also to this game. So it will be difficult, but we need to be aggressive. We need to be more organization in the pitch. And I think if we beat this, we have a lot of chance to win mm-hmm. this 3 points. Do you agree with this opinion that on this game, more important than of course typical football skills will be skills like aggressive, like determination, like fight for every ball? Do you think that in this game these kind of skills are more important than typical football skills? Well, I don't know. It's we need to feel what the game gives to you, you know, mm-hmm. What the opponent gave it to you. But the first time you need to be in your mind, the aggressive. We need to be the aggressive in our duels. You know, we need to win the duels, and there we go. And a little bit by step in the game, during the game. And I can find the game, the space, and so I think this game will be difficult because they will be aggressive for and against us, but you need to keep strong. Mm-hmm. And we have a lot of chance. Mm-hmm. Okay. Padło pytanie do, znaczy zadałem pytanie Diego a propos meczu z Wisłą Kraków, który już w najbliższą sobotę czeka Jagiellonię i a propos właśnie tego, Diego spodziewa się twardego meczu, spodziewa się dużej agresji, dużej determinacji ze strony Wisły Kraków, która jest ostatnim zespołem w tej strefie spadkowej, która cały czas walczy o utrzymanie, walczy o życie. No i Diego spodziewa się właśnie takiego twardego spotkania. Zapytałem się, czy będzie to taki mecz, w którym te umiejętności, tak zwane walory, kwestie wolicjonalne, walka będą bardziej istotne od takich umiejętności typowo piłkarskich. Diego powiedział, że na tę chwilę trudno powiedzieć, bo wszystko będzie zależało od tego, jak się mecz będzie układał, będzie zależało od tego, jak będzie grała Wisła, aczkolwiek faktycznie spodziewa się takiej twardej gry ze strony Wisły Kraków. Na pewno, jak to się mówi, ten mecz, który będzie bolał, ale Diego też powiedział, że my musimy być na to przygotowani, że też będziemy musieli znaleźć na to jakąś własną odpowiedź, no i przede wszystkim będziemy musieli też potrafić odpowiedzieć Wiśle Kraków na to, co ona nam zaproponuje. Okej. Okay. Dużo jest pytań zarówno z czata, jak i z pytań, które zadawaliście w social mediach, tak więc zadam je teraz. Oczywiście, czy Diego zamierza zostać na dłużej w Polsce? Oczywiście w Polsce w barwach Jagiellonii Białystok. So Diego, the question is, are you going or are you thinking about to stay in Jagiellonia, in Poland, for longer time than till the end of June? I don't know. When I come for this only for these 3 months, and now I feel very good in here in Białystok, in the club. I feel good. I have a lot of I have a good communication with the group, with the coach staff, and I don't know. We need to think what will be happy for us, and but I like here. I like the club. I like the seat. So if I have the chance to stay, of course I want to stay. Mm-hmm, okej. Okay. No więc odpowiadając na wasze pytanie, Diego powiedział, że oczywiście w tej chwili nie wszystko zależy od niego, że jest dużo różnych czynników, od których jest to uzależnione, czy Diego zostanie tutaj, czy nie zostanie, ale bardzo sobie chwali sam Białystok jako miejsce zamieszkania, bardzo sobie chwali także sam klub, powiedział, że bardzo fajnie odnalazł się w grupie, czy z kolegami z drużyny, ze sztabem szkoleniowym, tak więc także sam dodał, że naprawdę świetnie się tutaj czuje i gdyby to od niego zależało, to chętnie zostałby w Jagiellonii i w Polsce na dłużej. Tak więc no zobaczymy, oczywiście wypada nam chyba tylko ściskać kciuki, żeby te warunki pozostania Diego się spełniły. Diego, are you satisfied about your numbers? Because you played already 6 games, I think, yes, 6 games for Jagiellonia, and you've got already 2 goals.
and one assist. And are you satisfied about these numbers? No. I need more. I want more. Okay. To be more numbers because it's important for our club, for our team. if I will be more assists, more goals, and we have a chance to win, and not only me, but my partners also, like Mark Guau, he scored already 3 goals, and Boyan have a lot of assists in this season, so Bida also, Fija. And every player needs to think about this, you know. We need to help. If you score, if you make the assist, we will help the club, so it's the most important. But with this number, are you feeling more confident here on this moment than were you feeling in the beginning your adventure with Jagiellonia? I don't understand. Are you feeling more confident now with these numbers than when you starting? Then you were starting playing for Jagiellonia. Yeah, of course, because when you have numbers, when you have successful, you have your confidence today in the pitch, you know. So we need to be more risky. To the dribbling, the passes, the, you know, so I think when you have more chances and the pitch to create chances to your team, you have more confidence in the next moment, you know, so it's the important. If you have the chance, we have we will be be good in the games. Oczywiście zapytałem Diego o to, czy jest zadowolony ze swoich liczb, ze swoich statystyk, które do tej pory osiągnął. Przypominam, 2 bramki i asysta w 6 meczach. Diego powiedział, że nie jest zadowolony, ponieważ powiedział, że jego zdaniem stać go na zdecydowanie więcej. Zwrócił uwagę także na fakt, że liczby w Jagiellonii to nie tylko on, ale także inni zawodnicy. Zwrócił uwagę chociażby na Bojana, który chociażby niedawno zaliczył kilka asyst, bardzo ważnych zresztą w barwach Jagiellonii Białystok. Tak więc chociażby tylko z tego względu Diego powiedział, że on chciałby, żeby jego liczby dawały także wymierną korzyść dla drużyny i na to przede wszystkim bardzo liczę. Zapytałem go także, czy czuje się bardziej pewny na boisku dzięki tym liczbom. Powiedział, że tak, że oczywiście będąc bardziej pewnym, może chociażby wejść w dribbling, może jakieś bardziej takie podanie bardziej ryzykowne do przodu dać, ale to właśnie do tego potrzeba takiej dużej pewności, a taką pewność buduje się właśnie konkretnie tymi liczbami, takimi jak bramki czy asysty. Tak więc czas na kolejne wasze pytania, bo naprawdę zadaliście ich sporo. Czy ktoś ci doradził transfer do Jagiellonii, czy była to jednak twoja samodzielna decyzja? So, Diego, your transfer to Jagiellonia, did you speak with someone about this movement to our team, or was it your own decision? When I received the offer for coming to Jagiellonia, I called one friend that they play not in Jagiellonia, in another club in Poland. Yeah, for know about the championship, but when I saw in some videos, some games, I'm sure I just decided that I come because also I received another offer. But to come to Jagiellonia, it was the best choice in this moment for me. Mm-hmm. And who was this friend? Can you tell his name? He's Lizon. He played in Radomiak. Radomiak. Okay. Więc na to pytanie Diego odpowiedział, że kiedy otrzymał ofertę z Jagiellonii, natychmiast zadzwonił do jednego ze swoich przyjaciół. Jest to Luizao, który gra obecnie w Radomiaku. No i Diego i tamten faktycznie zachwalał mu naszą ligę. Wysłał mu parę linków z filmami, jak wygląda kwestia chociażby tutaj w Białymstoku, jak gra Jagiellonia i tak dalej. Tak więc Diego miał już mniej więcej jakiś pogląd, no i powiedział, że otrzymał parę innych ofert, że Jagiellonia nie była jedynym zespołem, który wysłał ofertę Diego, no ale ostatecznie nasz Diego wybrał Jagiellonię, tutaj jest, no i chyba jest zadowolony. I think you are satisfied that you've decided for Jagiellonia. Yeah, I'm satisfied because now I'm playing, you know, I have numbers, I have my practice, I come to the training, I'm happy in this club, and I'm satisfied, yes.
Czyli tak, czyli Diego potwierdza, mówiąc krótko, że jest z tego powodu zadowolony. Ok, Diego, we've got some other questions about the situation which was after the game against Śląsk Wrocław. The situation between you and Taras. Can you explain what was happened? It's just emotion after the game. We lose 2 points and we have a moment to put the ball in the penalty area, in the my decision, in the Pepe decision, that we make a short pass and I try to cross and it's not be successful, but it's about the game, it's about the football. Yes. He was emotional, me too, I was emotional, so after the game we come to locker room, we talking and... Everything was okay. It's okay, it's our captain, I respect him, he respect me, so everything is okay. We keep working to the next game. Mhm, okej. Okay. Więc są pytania, padają pytania tutaj na czacie o ostatnią sytuację z meczu z Radomiakiem, już po końcowym gwizdku, kiedy tam część z Was zwróciła uwagę na sprzeczkę właśnie Diego z Tarasem. Diego wyjaśnił, że to po prostu wynikało z emocji pomeczowych. Obaj byli źli na to, że Jagiellonia straciła 2 punkty w meczu, którego nie powinna była zremisować. Chodziło o konkretnie jedną sytuację, kiedy wraz z Martinem Pospisilem wymieniali krótkie podania, później tam Diego zdawał się na później z tego poszło krosowe podanie. No i w każdym razie Diego w skrócie powiedział, że chodzi o mecz, chodzi o sytuację z meczu, no ale od razu po zejściu do szatni obaj sobie wyjaśnili tę sytuację. Diego podkreśla, że Taras jest kapitanem i ma ze strony Diego bardzo duży respekt, poszanowanie i tak samo Taras również szanuje Diego, tak więc powiedział, że w tej chwili nie pozostaje im nic innego, jak skupić się na przygotowaniach do meczu z Wisłą Kraków. Okej, okay. Pytanie od Damiana Snarskiego. Diego, are you playing to stay... Okej, to już pytanie było. W każdym razie następne pytanie, które zadaliście przez Insta Stories. Diego, who was your idol in your childhood? My idol? Yes. My idol. It's a hard question because I have maybe 2 or 3 players that I'm inspiring, you know. So I like to watch in the moment who is Cristiano Ronaldo is first, of course, because I like when how he be in the life, how he keep repeat working. The surname of this guy, of this player. The first one? Yes. Cristiano. Ah, Cristiano. Yeah, okay. Yeah. Okay, sorry. I like how he keep working the life every day. He keep focused and in his work. So, but I also like Neymar, Ronaldinho Gaúcho also. Yeah. So, but the first one is Cristiano Ronaldo. He is my idol. Yeah. Czyli poznaliście odpowiedź Cristiano Ronaldo. Okej, w porządku. Tak więc kolejne pytanie, Matt96. Czy Diego zna jakieś polskie słowa? Diego, do you know some Polish words? I suppose that these words especially you know very well. No. I know something and now I try to learn. The guys also come to me speaking Polish sometimes that for learn faster, so I know something. I can come and say something like how are you, I'm good or not, you know. So okay, but it's Diego, not too so much. I can propose you one challenge. No, for one, listen, next year at this moment we will meet again in the studio and we will make this interview in Polish. Okay, no. it's hard, but I accepted this challenge. Yeah, you'll but accept. I don't know if I will be full interview in Polish, but I can speak something in Polish, of course. Okay, for me, 10 minutes will be enough. Ah, yeah? Okay. Let's see what happens. Okay. Who will be my teacher? I need to find. Okay, dobrze, tak więc szanowni państwo, Diego szuka języka, przepraszam, nauczyciela języka polskiego, bo Diego powiedział, że faktycznie zna już kilka słów, aczkolwiek cały czas się uczy. Powiedział, że też koledzy w szatni pomagają mu szybko też zrozumieć język polski. No i też
dodał w każdym razie, tak zrobiliśmy sobie taki mały challenge, że Diego zostanie w Jagiellonii, za rok o tej porze spotkamy się ponownie w tym studiu, już będzie wywiad po polsku. Diego powiedział, że całego może nie, ale 10 minut będziemy mogli sobie pogadać, tak więc to tylko teraz szukamy nauczyciela, tak więc uwaga, uwaga, zdolny, młody, uśmiechnięty Brazylijczyk szuka nauczyciela bądź nauczycielki języka polskiego, tak więc czekamy na zgłoszenia, a my przechodzimy dalej. Tak, dobrze. Bardzo dobrze, oczywiście. Tak, przechodzimy dalej z naszymi pytaniami. Najlepszy kolega z drużyny i najlepszy rywal, przeciwko któremu kiedykolwiek rywalizowałeś? So Diego, the question is, the best or maybe the most famous your teammate with which you've ever met in a dressing room, in any club where you were, and the best opponent against which you ever played? The best opponent that I played. Mm-hmm. I mean, of course, about the person, not about the team. The best opponent. Mm-hmm. Or maybe the most famous, I don't know. For now, I cannot remember, but I played against a lot of good defenders, so. Uh-huh. But not against, but I, one moment I played with him in Brazil, in Grêmio, when I beat in the U20, mm-hmm. and in the Grêmio, and I come to the training with 14, and I play with Jeromel. Jeromel, yeah, he played in Grêmio, so good defender, and he been in national team in Brazil, so. Now, for now, I remember him, but against I had a lot of good defenders, so mm-hmm. I cannot say one, but the only one, yes. Yeah. Mm-hmm. Okay, Jeromeu, yes. Yeah. Jeromeu, okay. Więc padło pytanie właśnie o najlepszego zawodnika, sprzeciwko któremu Diego miał okazję grać. Wymienił Jeromeu w drużynie U20 Grêmio Porto Alegre. Dzisiaj jest to reprezentant Brazylii, tak więc powiedział, że to jest taki chyba najlepszy defensor, przeciwko któremu przyszło mu kiedykolwiek grać. Okay, Diego, następne pytanie, jak wspomina czas spędzony na Ukrainie? So, how you remember your time spent in Ukraine? I have a lot of good memories, you know. Mm-hmm. I come in the last summer to Colo, so when I come it was a very nice time, because they will accept me easy, you know. So when I come, only me is Brazilian player that in this club, and mm-hmm. the first Brazilian in this club. Really? So uh-huh. Yeah, and it was very nice. And we played in the Conference League, we played in League Ukraine. We have some results, good results, bad results. So it was a very good time. Mm-hmm. Yeah, I like. For you personally? Yeah, mm-hmm. yeah, for my personally, yes, was very nice. So we've got special greetings for you from Ukraine. Slava Obodowski. I don't know, do you know this guy or not? Yeah, Slava. He wrote a very big hug and very big greetings to Diego from his friend Slava. Diego, you are the great guy. Yeah, Slava is my best friend, and I met him first time in Belarus when I played there. Uh-huh. So yeah, it's already 2 years maybe we were friends, so he helped me a lot. I need to say thank you for him, because he helped me a lot, yeah. So Slava, we are together, my friend, love you. Okej. Okay. Tak więc tak, padło pytanie o czas spędzony na Ukrainie. Diego powiedział, że wspaniale go wspomina, naprawdę trafił w okolice Kijowa do Kolosu w latem ubiegłego roku. Powiedział, że w międzyczasie wraz z drużyną uczestniczył w rozgrywkach Ligi Konferencji UEFA. Oczywiście były lepsze mecze, były gorsze mecze, ale naprawdę świetnie się odnalazł w drużynie. Dodał, że był pierwszym w ogóle Brazylijczykiem w historii tego klubu. Tak więc powiedział, że naprawdę
świetnie wspomina czas spędzony tam. Ma wielu przyjaciół, z którymi do dzisiaj utrzymuje kontakt. No i oczywiście w międzyczasie również przyszły pozdrowienia od przyjaciela Diego z Białorusi, od Sławy Obodowskiego. Tak więc Diego potwierdził, że bardzo mu pomógł ten Sława. No i oczywiście bardzo mu dziękuję za wszystko. Cieszę się, że mógł tutaj spotkać takiego przyjaciela. Cóż, so Diego, my question next will be about time in Brazil. In 2014, you were the 16 years old guy. 16 years. And so, how big event for you as Brazilians were the World Cup in your homeland? It was amazing. It was I will never forget because it's maybe it is you will be this one time in your life maybe, you know. Mm-hmm. So it was for me amazing time while we watching a lot of games together with friends, as your friends. We meet a lot of people. Your country, it is, you know, you have a lot of people in. Mm-hmm. From other countries, so I remember very nice times with my friends and with my family. My question is because you are from Rio de Janeiro. Yeah. In Rio de Janeiro was, I think, the worst game ever. Yeah. for all Brazil and against Germany. So was it time when you throw maybe out your TV, maybe, or maybe you were watching this game live? Maybe without this question, huh? Okay. No, it is. I remember this game, of course, because it was like nightmare. Very, very strange. In this, you know, after the game, everyone said about this. I cry a lot. And, really? Yeah, I'm Brazilian, so. Okay. And if we lose, like today for okay. us, okay. But yeah, about the World Cup in general, it uh-huh. was amazing for our country, for our city in Rio de Janeiro, especially. So. Okay. Oczywiście zadałem pytanie, musiało się takie pojawić, o Mistrzostwa Świata, które w 2014 roku były rozgrywane w Brazylii. Zapytałem się, jak Diego to osobiście przeżywał. Powiedział, że oczywiście dla niego to był wspaniały czas. Doskonale pamięta tamte dni spędzane wspólnie z przyjaciółmi na oglądaniu meczów i tak dalej. No i oczywiście musiało paść pytanie o Maracanazo słynne, czyli o słynną porażkę Brazylii 1-7 z Niemcami. Diego powiedział, że z całą rodziną płakał po tym meczu. No, powiedział, dziwił się, że ja się dziwię, bo stwierdził, że jest Brazylijczykiem, tak więc tam no, piłka nożna jest traktowana niemal jak religia, więc powiedział, że to był bardzo smutny dzień dla wszystkich Brazylijczyków, że w zasadzie nikt za bardzo nie dowierzał w to, co się stało. Powiedział, że można przegrać, nie wiem, 1-2, 0-2, 1-3, 1-3, 0-3. Zdarzały się takie porażki, ale 1-7 to już było zdecydowanie ponad miarę, tak więc powiedział, że na pewno no, to długo, długo w nich się działo, ale jak sam dodał, sam Mundial wspomina bardzo dobrze, bo to, bo jak sam powiedział, być może to jest jedyny raz w ich życiu, kiedy Mundial zawitał do Brazylii. So okay, Diego, I think it will be our last question because I see that Cuba is still sitting and boring. Easy. So they are liking it in life or what? Yes. So yeah. Diego, the question is from Matt96. In which European league you are dreaming to play? Spanish, Portuguese, or maybe some another? My dream, for me, the best league in the world is Premier League for sure. Of course, I have this dream to play there, but have a lot of league is also very good. In Polish Championship, for example, it's one. I think here we have a lot of media, we have a lot of mm-hmm. good clubs, a lot of amazing players. So, but my dream it is to play in Premier League. Maybe in Premier League. Let's mm-hmm. see. Okay, we will cross your finger to realize your dreams. Yeah. Okej, okay. Więc na pytanie Mat96, w jakiej lidze Diego chciałby najbardziej zagrać, hiszpańska czy portugalska? Diego odpowiedział, że najbardziej to marzy o grze w Premier League, aczkolwiek powiedział, że polska liga po pierwsze jest
stoi na wysokim poziomie, są tutaj zawodnicy o bardzo wysokich umiejętnościach. No i też zwrócił uwagę właśnie na opakowanie tej ligi, zwrócił uwagę na to, że tu są media, że jest duże zainteresowanie, tak więc to też wcale nie czuje się jakiś pokrzywdzony, że musi w tej chwili, czy że nie musi, że gra w tej chwili po prostu w Polsce. Okej, Diego, I think it was a big pleasure to see you in our studio. And my last question meant not only my, because there are a lot of questions in our chat. Which okay. result Jagiellonia will receive in Krakow? Positive. I don't know the future. Don't know the future, but we are working very, very good in this week, so I can see in the every player we want to win, we working for that, we go to win. So I can say to our fans that we come there to Krakow for win, and they can believe in my word that we will give all energy, all our skill for win this game. Okej. Więc oczywiście zadałem pytanie na koniec, jakiego wyniku spodziewa się Diego w Krakowie. Diego powiedział, że oczywiście nie zna przyszłości, ale też dodał, że oczywiście chciałby bardzo, żebyśmy tam zdobyli punkty. Przede wszystkim liczy na nasz dobry występ i na pewno powiedział, że drużyna ciężko pracuje, żeby przywieźć tamtą dobry rezultat, który na pewno nas usatysfakcjonuje. Match 96 has finished at last 3-0. Without this result, don't go back. Okay, so it's my pleasure also to come here. Thank you very much for this opportunity for speaking a little bit about myself, my life in Brazil. So it was a very nice time. I need to say thank you for you guys. Okay, thank you. Thank you, Diego. Dziękujemy, Diego. Tak jest. Dzięki, Diego. Szanowni Państwo, tak więc naszym pierwszym gościem był Diego Carioca Santosa. Już za chwilę, już za momencik czas na zmianę gościa. A to dlaczego? Dlaczego Kuba Lewicki? Otóż nie tak dawno reprezentacja Polski Under 17 po 10 latach przerwy awansowała do Mistrzostw Europy U17 i w tej reprezentacji dowodzonej przez trenera Dariusza Gęciora Kuba Lewicki odgrywał absolutnie podstawową rolę, był podstawowym zawodnikiem. No i już dokonała się zmiana. Otóż moim Państwa gościem jest teraz Kuba Lewicki. Dobry wieczór, Kuba. Dzień dobry. Nie wiem, jak powiedzieć, bo jeszcze Słoneczko chyba jest za oknem. Chyba tak. Cześć. Witam wszystkich kibiców. Cześć, Kuba. Cześć. Kuba, przede wszystkim jak czujesz się, bo dzisiaj już ogłoszono te powołania już takie ostateczne, no i już wiesz, że jedziesz na te Mistrzostwa Europy, więc jakie to uczucie być członkiem kadry na Mistrzostwa Europy? Myślę, że to jest coś wyjątkowego dla tak młodego zawodnika, pojechać na Mistrzostwa Europy, dostać szansę w ogóle grać na takim wielkim turnieju. Można powiedzieć, że to będzie też dla mnie kolejny krok, by pokazać dla trenera, że warto stawiać na mnie i mam nadzieję, że to wykorzystam. Mhm. No właśnie, Kuba, ty jedziesz tam jako, można powiedzieć, taki pełnoprawny uczestnik tej kadry, bo uczestniczyłeś także w kwalifikacjach. Mało tego, uczestniczyłeś w tych kwalifikacjach jako zawodnik grający we wszystkich meczach, bo zagrałeś zarówno przeciwko Włochom, przeciwko Ukrainie i przeciwko reprezentacji Kosowa. Ten turniej nie zaczął się dla was dobrze, bo początek, starcie przeciwko gospodarzom, i od razu, jak to się mówi, porażka z Italią. Czy po tym pierwszym meczu nie było jakiegoś takiego myślenia, że oho, zaczęło się mecz otwarcia, będzie mecz o wszystko i żeby ostatni mecz nie był meczem o honor? Myślę, że po tym meczu z Włochami byliśmy bardzo dobrze zmotywowani. Sami się motywowaliśmy także, żeby zgarnąć 3 punkty z Ukrainą i tak się stało. Zagraliśmy zupełnie inny mecz niż z Włochami, co poskutkowało dobrą grą i udało nam się wywieźć 3 punkty z... Mhm.
No właśnie, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem tutaj na żywo, mówiłeś, że ten mecz z Ukrainą był dla was absolutnie kluczowy, bo po tym zwycięstwie uwierzyliście, że ten awans będzie wasz. Czy byliście już na tyle pewni, że ogracie to Kosowo, czy jedno, bo tam jednak ten mecz z Kosowem też był taki troszeczkę na przewagi, tam dopiero w końcówce zapewniliście sobie zwycięstwo. Tak. Myślę, że po meczu z Ukrainą, myślę, że dla całej drużyny puściły tak nerwy. Pokazaliśmy, że umiemy grać w piłkę. I nie byliśmy pewni, że awansujemy na Mistrzostwa Europy. Musieliśmy dać z siebie jeszcze więcej z Kosowem, bo wiedzieliśmy, że to jest bardzo dobry rywal. No i można powiedzieć, że udało nam się. I co można powiedzieć jeszcze? Jasne. Kuba, teraz wiadomo, na Mistrzostwach Europy, mówiąc tak trochę kolokwialnie, nie ma słabych rywali, natomiast wy trafiliście już na takich rywali z tej tak zwanej już półki top class. Francja, Holandia, no i taka trochę słabsza od tej dwójki Bułgaria, co nie znaczy, że jest to słaba drużyna. No wiadomo, że w Euro będzie uczestniczyło, jeżeli dobrze kojarzę, 16 drużyn. Tak więc, no Francja, Holandia, tutaj starcie z wielkimi firmami. Myślę, że tak. Myślę, że też te zespoły, które jadą teraz na Mistrzostwa Europy, już nie ma tu słabych reprezentacji, tak? Myślę, że tu każda reprezentacja może z każdym wygrać i to tak naprawdę będzie decydować od dnia, od sposobu życia w Izraelu. Można powiedzieć też, że nie to, że nie mamy szans, ale jedziemy jako dobrze zmotywowani i wierząc w to, że możemy awansować do kolejnych rozgrywek. Do kolejnej rundy. Właśnie Kuba, 10 lat temu, kiedy wasi ówcześni rówieśnicy rywalizowali w Mistrzostwach Europy, tam również trafili do bardzo ciężkiej grupy, bo mieli w grupie Niemców i Belgów. Ostatecznie udało się awansować do półfinału. Przepraszam, Holendrów i Belgów, tak. Bo z Niemcami to był mecz w półfinale. Holendrów i Belgów ostatecznie udało się awansować do półfinału, tak więc jak pokazali wasi o 10 lat starsi dzisiaj koledzy, jak chociażby tam był Karol Linetty, Igor Łasicki czy Mariusz Stępiński, nawet w starciu z takimi no, potęgami wcale nie trzeba być skazanym na porażkę. Myślę, że tak. Tutaj nie jesteśmy na straconej pozycji. Wszystko tak naprawdę zweryfikuje boisko. Miejmy nadzieję, że powtórzymy to, co 10 lat temu się stało. Miejmy nadzieję, że możemy nawet awansować wyżej. Do strefy medalowej. Tak, oczywiście. Razem z tobą jedzie jedzie Bernatowicz, jedzie syn trenera Bernatowicza swoją drogą. Będzie dla ciebie raźniej, czy może ty go będziesz bardziej wprowadzał, bo ty już w tej reprezentacji jesteś takim trochę, jeżeli można tak powiedzieć, starym wygą? Myślę, że nie. Bartek już był kiedyś na zgrupowaniu reprezentacji Polski U17. Myślę, że będziemy siebie obojga wspierać i motywować do ciężkich meczów. Jasne. Pytania są z czatu. Pytanie od Gizińskiego. Kuba, jak często trenujesz? Myślę, że to też zależy, jak trenujemy, z kim trenuję, aczkolwiek normalnie trenuję raz dziennie. Też zależy, kiedy mamy mecz. Tak w przeciągu tygodnia myślę, że trenuję 7 razy, plus oczywiście mecz. Jasne. Powiedz jeszcze, bo ty nominalnie występujesz w tej chwili w rozgrywkach CLJ, aczkolwiek zimą przygotowywałeś się do rundy z pierwszym zespołem Jagiellonii Białystok z trenerem Piotrem Nowakiem w Belek, w sumie 18 dni spędzonych w Turcji. Jak duży był dla ciebie ten przeskok z tej piłki juniorskiej do piłki seniorskiej? Dodajmy tylko, że wystąpiłeś, zdaje się, w jednym sparingu. Jeżeli dobrze kojarzę. Tak, myślę, że to był naprawdę duży przeskok pomiędzy piłką
juniorską a seniorską, szybsze granie, tam nie ma czasu na podejmowanie decyzji, jedne, dwa kontakty z piłką, ale myślę, że to był bardzo dla mnie dobry czas, żeby wejść do drużyny seniorskiej po raz pierwszy i pokazać swoje umiejętności. No właśnie, a powiedz jeszcze, Kuba, a propos tego wejścia do drużyny seniorskiej. Ty byłeś tam poza Jankiem Faberskim najmłodszym zawodnikiem, bo jeszcze poza tobą z rocznika 05 był także Oli Wojciechowski. Tak więc było was tam trzech takich zdecydowanie najmłodszych zawodników. Czy miałeś wsparcie chociażby ze strony takiego Bojana Nasticia, który, no mówmy się, ma dużo większe doświadczenie, jak to się mówi, z niejednego piłkarskiego chleba piec jadł? Myślę tak, myślę, że tak. Po treningach już na początku, jeszcze jak mieliśmy tu przygotowanie do tego cięższego okresu, rozmawiałem z nim i podpowiadał mi, żeby zachowywać spokój, robić swoje, co bardzo dziękuję i widać też, że klasę przyjaciela z pierwszego zespołu, ale też można powiedzieć, że jasne. Dziękuję mu bardzo za to. Oczywiście. Kuba, oczywiście nie mogło zabraknąć pytań z naszych social mediów, głównie z Insta Stories, ale nie tylko. Pytanie pierwsze. Czy pamiętasz, kiedy strzeliłeś swojego pierwszego gola dla reprezentacji Polski? Tak. Bo trochę ich strzeliłeś, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, mam na koncie swoje kilka trafień. Pierwsze trafienie było w listopadzie, wtedy pierwszy raz zostałem powołany do reprezentacji U17 na turniej towarzyski. Myślę, że pokazałem się z dobrej strony, bo miałem asystę i bramkę w tym turnieju. To było z Norwegią. Myślę, że to był ostatni mecz w tym turnieju. Powiem tak, no, to jest coś pięknego, strzelić bramkę w reprezentacji Polski. Dostać w ogóle szansę. Za to najbardziej dziękuję dla trenera Gęsiora. No i myślę, że po tym turnieju byłem pewniejszy siebie na boisku, jak i poza. Jasne. To jeszcze pytanie od Iska Waliska. Kuba, kiedy widzimy się na stadionie przy Słonecznej? I drugie pytanie także od tej osoby. Co po SMS? Dodajmy, że za dwa lata masz maturę. Odpowiem na początku na te drugie pytanie. Na początku się przygotowuję do matury, tak naprawdę. Chcę zdać tą maturę. Myślę, że jest to wykonalne. Nie opuszczam nauki, też nauka jest bardzo ważna dla mnie. Tak naprawdę jeszcze się nie zastanawiam, bo nie wiem, gdzie będę, ale mam nadzieję, że w Białymstoku. I myślę, że na razie nie myślę o tym, co będzie dalej. Potem. Dobrze. A jeszcze pytanie a propos spotkania na stadionie przy Słonecznej. Tak, będę robić wszystko, co w mojej mocy, aby jak najszybciej zadebiutować w Ekstraklasie. Myślę, że czas pokaże. Oczywiście. Dobrze, to w takim razie kolejne pytanie o ulubiony styl muzyki. Mam tutaj pytanie o ulubionego rapera. Czy to oznacza, że rap jest takim twoim ulubionym stylem? Jeżeli tak, no to którego rapera osobiście najbardziej preferujesz? Szczerze mówiąc, lubię rap. Szczególnie myślę. Słucham go prawie ciągle. Myślę, że też mam wielu ulubionych wykonawców, ale myślę, że takim najbardziej dla mnie lubianym jest BDOS. Okej. W porządku. Czyli jak rozumiem, przed meczami, gdzieś tam w drodze na mecze, słuchawki na uszy i BDOS, tak? Też mamy, bierzemy głośnik zawsze. Okej. W szatni fajnie to przed meczem daje, motywuje, myślę. Dlatego jak wpada BDOS, to myślę, że... Że jest moc. Jest moc. Okej, w porządku. To w takim razie pytanie od naszego kitmana, od Karola Szkiłądzia, tak. Skąd pseudonim mikrofon? O, szczerze mówiąc,
taksywka, można powiedzieć, powstała na zgrupowaniu Belek. Tak. Ale przejęła się w ogóle, czy to była taka, funkcjonowała w Turcji i potem przestała funkcjonować? Myślę, że zawodnicy z pierwszego zespołu nadal mnie tak nazywają, aczkolwiek myślę, że to też to jest też takie bardziej śmieszne. Mhm. Mnie to nie rusza, mogą mówić na mnie mikro, aczkolwiek do pytania odpowiem. Stało się to w Belek, myślę, że na jednym z treningu. Mhm. Myślę, że Taras Romańczuk raz powiedział na mnie, ale ty masz mikrofon na głowie i się jakoś przyjęło. Aha, czyli ojcem chrzestnym tego. Myślę, że tak. Tego pseudonimu jest Taras, tak? Tak. Okej, w porządku. Dziś już był poruszany temat Tarasa przy okazji Diego, tak więc no, jak to się mówi, Taras, ten duch Tarasa ciągle się nad nami unosi. Dobrze. To powiedz jeszcze, Kuba, bo popraw mnie, jeżeli się mylę, ale twój tata w przeszłości grał w Jagiellonii Białystok, nawet z sukcesami, zdobywając medale Mistrzostw Polski juniorów. I teraz tak, czy jak duży jego wpływ był na to, że dzisiaj jesteś tu, gdzie jesteś? Myślę, że to był... że to tu jestem, myślę, że to jest szczególnie wpływ mojego taty, że gram w piłkę. On mnie nakręcił do tego sportu. Mhm. Polubiłem ten sport i zacząłem trenować na początku w mniejszym klubie w Białymstoku. Teraz znalazłem się w Białymstoku. To, że grał mój tata w Jagiellonii, myślę, że to są dobre wspomnienia. Myślę, że motywuje, że też mogę być częścią tego klubu. Mhm. To wszystko raczej. Powiem tak, kilka razy rozmawiałem z zawodnikami, którzy mieli słynnych ojców, piłkarzy. I każdy z nich mówił, że to jest najgorszy kawałek chleba, kiedy musisz usiąść do analizy meczu z ojcem, bo wtedy jest wyciąganie błędów wszystkich, a to zazwyczaj nie jest przyjemne. Powiedz mi, czy masz tak samo, że tata siada z tobą do analizy meczu i mówi tak, Kuba, tu zrobiłeś źle to i to, tu to i to, a tu mogłeś zachować się lepiej, czy jednak jest troszeczkę inaczej, twój tata jest, mówiąc oględnie, bardziej powściągliwy w tych ocenach? Myślę, że mój tata jest szczery z tym, co mówię. To jak gram i jak się zachowuję. Praktycznie mój tato jeździ na każdy mecz, nieważne gdzie gram go, czy gdzieś w Polsce, czy tu u siebie. Co bardzo dziękuję za to. Myślę, że takie wskazówki pomagają mi też być lepszym piłkarzem w tym młodym wieku. Powiem tak, bycie synem piłkarza, można tak powiedzieć, to nie jest wcale gorszy chleb. Myślę, że to jest... Jestem dumny, że mogę być synem piłkarza. Myślę, że to strasznie dużo pomaga w dalszej karierze. Jasne. To jeszcze powiedz, jak w ogóle twój tato zareagował, kiedy się dowiedział, że jedziesz tym pierwszym zespołem na to zgrupowanie w wieku... Popraw, jeszcze nie miałeś 17 lat. Jeszcze mam jeszcze 16 lat. Miałeś jeszcze właśnie w wieku 16 lat powołany i to twój tata, jeżeli dobrze kojarzę, nigdy nie miał okazji zagrać w Ekstraklasie, a to już pojechałeś z zawodnikami, którzy tych występów w Ekstraklasie mieli już ponad 200. No tak, myślę, że tata był dumny, aczkolwiek powiedział mi, że to może być dopiero początek mojej bycia w tym zespole i powiedział, że mam robić swoje i zachowywać spokój, co tak uczyniłem. Myślę, że to pomaga. Jasne. Czyli ogólnie rzecz ujmując, na pewno nie jest to jakiś tam
Nie odbierasz tego jak jakiś problem, że powiedzmy twój tata czasami... A zdarza się w ogóle, że tata odnosi swoje doświadczenia do twoich, czy uważa, że jego kariera to była jego kariera, a ty musisz sobie budować historię własną na nowo? Jak myślę, że raczej tak nie robi, aczkolwiek w niektórych sytuacjach mówi też, jak było to u niego. Zawsze teraz można powiedzieć, że mój tata jest strasznie dobrze rozciągnięty i zawsze mnie pogania, żeby wyczynął. Miałem taką przyjemność, żeby jechać i to były bardzo dobre wspomnienia. Czyli mówiąc krótko, jest co wspominać. No tak. Jasne. Dobrze. Kuba, to w takim razie na koniec jeszcze pytanie od Jakuba Westfala. Jaki będzie wynik meczu ekstraklasowego, twoim zdaniem, Wisła Kraków, Jagiellonia Białystok? Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja w tabeli, wszyscy wiemy, jaka jest stawka tego spotkania. Szczerze mówiąc, chciałbym, żeby Jagiellonia wygrała. Widać, że gra jest dobra w tym momencie i miejmy nadzieję, że wygra. Szczerze mówiąc, obstawiam wynik taki 3-0 dla Jagiellonii. Okej, dobrze, to mamy tutaj optymistę, ale dobrze. Dobrze, do każdego meczu trzeba być dobrze nastawiony. Oczywiście, że tak. To jest postawa, czy to co mówiłeś w kontekście chociażby tych mistrzostw Europy, eliminacji do mistrzostw Europy, że ten mental jest chyba najważniejszy, prawda? No, tak. Dokładnie tak. Dobrze, szanowni Państwo, dziękuję Wam bardzo. Kuba, przede wszystkim dziękuję Ci bardzo za przyjście, bo to z tego co wiem, był to Twój pierwszy występ na żywo przed kamerami, przed kibicami. Myślę, że wypadł Kuba nieźle, albo nawet bym powiedział poprawnie. Myślę, że może być. Nie, no dobrze było, tak? Bardzo dobrze, tak, spokojnie. Tak więc Kuba, dziękuję Ci bardzo za to, że przyszedłeś tutaj, za to, że byłeś naszym gościem. Ja również Państwu dziękuję za dzisiejszy program, za to, że mogliśmy razem tutaj dzisiaj porozmawiać z Kubą, a także z Diego Carioką. No i cóż, szanowni Państwo, sobota, godzina 20.30, Jagiellonia, przepraszam, godzina 20. Pardon, teraz jeszcze. Sobota, godzina 20, Jagiellonia Białystok gra w Krakowie z Wisłą. Jak już wszyscy tutaj mówiliśmy, i czy Kuba, czy Diego, mecz bardzo ważny dla układu tabeli. Jagiellonia ma 5 punktów przewagi nad Wisłą Kraków, no i punkty zdobyte w Krakowie. No 3 punkty w zasadzie zapewniają już Jagiellonii utrzymanie. Punkt bardzo Jagiellonię do tego utrzymania przybliża, tak więc kto jedzie do Krakowa, oczywiście będzie wspierał żółto-czerwonych na miejscu. Kto nie jedzie, zachęcamy, aby śledzić relacje, czy na naszym Twitterze, czy w Radiu Białystok, czy za pośrednictwem Kanal Plus, tak więc oczywiście wspieramy Jagę, wspieramy żółto-czerwonych w sobotę, tylko Jaga do boju żółto-czerwoni. A za dzisiaj, za ten program dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Emil Kamiński, Jaga TV. To był 14 odcinek w drugim sezonie Studia Słoneczna. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.